Widzowie, przyszykujcie się, najszybszy wyścig na kanale. Czy zdążycie zostawić łapę w górę, zanim ja będę rzucał jajkami i zrespi się kurczaczek? Patrzcie, mam 13, 12, 11. Okej, udało mi się. I od razu się na was spojrzał, podziękował za każdą jedną łapeczkę. Dobra, ale już niestety, przykro mi, nie będzie więcej tego dobrego, miłego, ponieważ muszę wam coś pokazać. Mianowicie, jest ten cały Rikos, Riko, Tiko, Giko. I widzicie, on krąży przy domku, który wybudował Triki. I co gorsze, krąży przy moim domku. I wszystko zaczyna jakby tutaj niszczyć. Widziałem też, że dobierał się niedawno do mojego domu. Ej, co on robi? Czy on jakąś linię przeprowadza, czy co jest grane? Co to... co jest? Trzyma nawet TNT. Oczywiście, jak mówiłem Trickiemu, że to jest zła postać, żeby z nim pogadał, czy cokolwiek. No to nie, on powiedział, że co ja za kłopoty gadam. No i poszło, TNT. Zobaczcie tylko na to, przecież on zaraz będzie zniszczył mój cały dom. Dobra, w międzyczasie, nie, no nie mogę w sumie na to pozwolić, pójdę zaraz do Trickiego, mu powiem. A wy subskrybujcie też mój kanał, tu jest czerwony przycisk od suba, wbijam, co jest pajęczyny stawia? Wbijamy 150 tysięcy, na 150 tysięcy subskrybentów, odcinek subskrybentem albo subskrybentką kanału, więc jak jesteś nowy, to zostaw jedną subskrypcję. Serio, będę za to bardzo wdzięczny. Zapraszam również do mojego sklepu, pierwszy link w opisie, po takie piękne kubeczki, warto teraz kupić, jest limitowana edycja. I do 3 losowych zamówień jadę, wręcz zamówienie osobiście, jest okazja się spotkać, zrobić zdjęcie, pogadać i tak dalej. Wbijajcie w pierwszy link w opisie, jest link do sklepu. Jeszcze na szybko, na środku ekranu, nie, ja nie mogę na to patrzeć. Wy się tam ostatnią obserwującą osobę z Instagrama, chcecie się pojawić tu, to wystarczy, że wbijecie, zaobserwujcie mój Instagram, link jest w opisie. Lawy wylewa wszystko, no zaraz z tego domu nic nie będzie, jakaś stodoła, szałas, no nie wiem. Ale on chyba myśli, że ja jestem w środku i chce mnie dopaść, przez co tą dziurę zrobił i tam do środka się lawa wylewa. Tak mi się wydaje. Dobra, mniejsza. Koniec, ja już nie będę dłużej na to patrzył. Biegnę teraz do miejsca, widzowie, w którym Triki co chwilę jest, w którym co chwilę on coś tam robi przy tej dziurze. Nie wiem, zobaczymy, co on mi powie. Ja mam taki cel, żeby go zabrać i żeby pobiegł razem ze mną i pokazać mu, co robi ten cały Riko Tickles, Riko Giko i tak dalej. W ogóle dwa dni wcześniej spotkałem na tym świecie, znaczy w sumie odcinek wcześniej, jeżeli chodzi o Minecrafta, bo wczoraj dodałem odcinek taki vlogowy bardziej z udziałem Wojana. Kto nie widział, to zobaczcie sobie u mnie na kanale, bo dużo osób właśnie nie widziało, więc po obejrzeniu tego filmu zachęcam zobaczyć u mnie na kanale. Dobra, czekajcie, biegnijmy w tamto miejsce, gdzie zawsze no, jest ten cały Triki, Riki i tak dalej. Muszę go zabrać do... O, w ogóle zobaczcie, jak mam też, ile mam dirta ze sobą. Bardzo dużą ilość, serio dużo. Nie wiem, coś polubiłem dirta do budowania, wam szczerze powiem. Triki! Ty, nie ma go? Czy on gdzieś z lasu może wyjdzie? Może poszedł po coś? Gdzie on jest? Co jest grane? No zawsze jak go spotykam, widuję to... Jest! Jest, jest! Zobaczcie! Był po coś chyba, nie widziałem go nawet z tamtej strony. O gościu, czyli nadal odwala. Nadal odwala coś w tej dziurze. Co chwilę tam jest. Okej, czekajcie, mam pomysł, co zrobimy. Papa na to. Co jest? Triki! Chodź no tu! Chodź! Słuchaj, musisz iść ze mną, bo Riko zaczął niszczyć nawet moje schronienie, mój dom. Muszę ci to wszystko pokazać. Dawaj ze mną. Wystarczy tej tutaj siedzenia i rzucania jakichś nie wiadomo, jakichś kwasów i tak dalej, samych najgorszych rzeczy do tej dziury. Kogo ty tam masz w ogóle? Może ty tam pusto jest tak naprawdę, nikogo nie ma, a nie chcesz pokazywać cały czas. I ta cała boyfriend, nie, ta cała girlfriend też nie chciała pokazać, no. Co masz znowu do napisania? A idzie tabliczkę zabrać? Ściągnąć? Nie mam na to... Jak no ty zawsze nie masz czasu? No weżesz już, przestań. Chodź tu. I ja cię, jak nie, to cię zaprowadzę siłą normalnie. To jest, jak to dziwnie się ten... Idź stąd. Ty sobie stąd idź, Triki. No proszę, chodź. Poważnie ci mówię. Zrobisz sobie przerwę. Nic to ci nie zaszkodzi. Dawaj na chwilę ze mną tylko. No, może rodzinę twoją spotkać jeszcze. Serio. Dawaj ze mną, idziemy. Ja ci coś pokażę i będziesz mógł wrócić. Bo dzisiaj cała nasza rodzina robi coś wielkiego? Co ty gadasz? To tym bardziej musisz to zobaczyć. Naprawdę, Triki, chodź ze mną na chwilę. Zaraz tu wrócisz. Ja obiecuję, że bez ciebie nie będę też tam podchodził ani nic. Pospamuję sobie jajeczka. Ole, kurczaków zrespiłem. One teraz będą widziały Triki i wszystko mi powiedzą.
No dobra, prowadź. O, no jak prowadź, triki. Przecież byłeś w tym miejscu. Aha, chyba że zapomniałeś. Nie, w sumie się nie dziwię. Dawaj cały czas za mną. Jeżeli ty triki stoisz w jednym miejscu i tak dalej, za dużo się nie ruszasz, ale ja ci to nie dziwię się, że zapominasz. Chociaż, no, jakbyś poszedł tam od mojego domku, to byś wiedział. Ale poprowadzimy cię skrótami. Ja też tymi skrótami chodzę. Jest zdecydowanie szybciej. Znaczy dzisiaj w sumie zacząłem chodzić pierwszy raz tym skrótem. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. I jesteśmy. Nie, mojego domku już nie ma. Podejdźmy bliżej. Zobacz, co ten Rico, Bikos Rico zrobił z tym. Widzisz? A ty nie chciałeś w ogóle mi zaufać. Nie chciałeś. I teraz zobacz. I to wszystko zrobił Rico. Co ty na to? Widzisz? Trzeba się go stąd pozbyć. Nie chcę go dłużej. Jeszcze haha, Astral Vase. A, to z wcześniejszego filmu. Dostałem normalnie kaselek, widzowie. I to tak serio. No. Ciekawe, jaka jest twoja reakcja teraz. No i co w tym złego? No jak co w tym złego? Ty chyba nie rozumiesz powagi sytuacji. To jest moje schronienie. Jaka dziura! On chciał, żebym spadł jeszcze. Widzisz, co naodwalał ten głupek? Można tu wciąż mieszkać. Gdzie chcesz tu wciąż mieszkać? W takiej dziurze, w takiej norze? Co to jest w ogóle? Jeszcze mam katar przez ciebie. Znaczy nie przez ciebie, to przeze mnie bardziej. Drespie kurczaka. Ja chcę kurczaka. O, jest chociaż jeden. No zobaczymy, co przekaże. Nie, jestem ciekawy. Weźmy się go, pozbądźmy z tego świata. Twoja rodzina jest w stanie to zapewnić. Bo on... A jak coś się nie podoba, to A, chyba chodziło, że jak ciśnień, to do zamieszkaj u mnie. Naprawdę w tym no ciekawe, to zobacz sobie, jak mam w tym zamieszkać. Tu jest wylana lawa. Nie jestem w stanie tu mieszkać. Co mam się w gorącym kąpać? Ty normalny jesteś? Dobra, triki. Nie rób już, dobra, przestań z tą lawą walić to, zostaw to. Triki, chodź na chwilę, chodź tu. Co robimy dalej? Zniszczymy go? No, nie wiem, jakieś decyzje trzeba teraz podjąć. Co dalej z nim? Bo on nie może cały czas szkodzić, rozumiesz? No, weźesz, bądź w końcu, pomyśl w końcu jakoś mądrze. Kurczaczku, przepraszam, ale przeszkadzasz teraz. Wiem, że cię zrespiłem, ale już musisz odejść, okej. Dobra, no, zobaczmy. Idę dokończyć to, co muszę. Co musisz dokończyć? A co ze mną? Co mam sobie zostać tu na pastwę losu i dać się znowu jakby niszczyć temu Rikiemu? Rico, Tikos, Rico, nie lubię go. A ty biegaj i szukaj po tym świecie mojej rodziny. Co? A po co znowu mam ich szukać? Przecież widziałem już ich w ostatnim filmie. Znaczy w poprzednim filmie, bo wczoraj było coś innego. Co jest grane? Po co mam ich znowu szukać? Nie rozumiem. Co wy kombinujecie znowu? Coś za bardzo ci się te oczy, nie oczy, tylko ta głowa świeci, pulsuje, mój drogi. Za bardzo, dlatego że robimy coś Jasonowi i Witty. Co? Wszyscy wy razem mu coś robicie? O ja, dobra, nie przeszkadzam. Idę stąd. Idę, szu... Widzowie, muszę się dowiedzieć. Ej, cała rodzina tego, wiecie, tego Trickiego robi coś dzisiaj. I po co mi w sumie te drewienko? Ja go nie chcę. Robi się, ojejku, zbliża się jeszcze noc. No to będzie trochę lipa pod tym względem. Szukamy rodziny Trickiego. Muszę się dowiedzieć, co oni kombinują. Ostatnio jak biegałem po tym świecie, to serio spotkałem ich bardzo, ale to bardzo dużo. Swoją drogą, no podobało wam się to, widziałem. Po tym jak oglądaliście filmik. Dobra, czekajcie, cyk. Cyk, cyk, cyk. Wyszedłem, okej, jest git. Ja. Cała rodzina znowu coś kombinuje. Tylko gdzie oni są? Bo jeszcze nikogo nie widzę. A czekajcie, jestem już chyba w miejscu, w którym ostatnio co byłem i kogoś tu spotkałem, jeżeli się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj? Halo, halo? Ło! Szkieletor tam jest tylko. Nic więcej. Czyli nasłuchajmy może. Czy usłyszymy? Albo zobaczymy? Buduje się u góry. No, co mnie blokuje? A drzewo. Cyk, 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 budujemy. I porozglądajmy się. Rodzina Triki. Ktokolwiek tu jest? Ktokolwiek nie słyszy? Widzi? Halo? Friday Night Funkin'. Ej no, zobaczcie. Nikogo nie ma.
Gdzie oni niby są? Gdzie jest rodzina Trickiego? No serio, nie ma nikogo. Co on mnie robił? Ten Tricky zrobił mnie w bambuko, czy o co chodzi? Ja już nie rozumiem. Czekajcie, podbiegniemy jeszcze wyżej, zobaczymy. No musi ktoś być, na pewno, jeżeli... Czy on by mnie okłamał, naprawdę? Aj! Aj, aj, aj. Dobra, czekajcie. Tyk. Tyk, ja to jestem teraz speedrunowiec. Okej, tak, 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 tak. Szukamy kogokolwiek. Widzowie, nie poddajemy się. On, o, ktoś tu musi być. Na pewno. Jeżeli wątpię, żeby kłamał, tym bardziej, że on został porwany przez Whitego i Jason chyba w tym maczał palce, więc coś raczej z pewnością robią tym postaciom. Tylko gdzie? Wchodzę tutaj u góry, zaraz zobaczymy. Może nie wiem, tu ktoś będzie? Dalej trzeba by było przejść. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, tu. Tu, tu. No nikogo nie ma. Co jest? Ani tu na dole? Ej, porozglądaj. Czej! Nie, myślałem, że coś słyszę. Tu na dole. Szkieletor. Nie wiem, co jest. Widzowie, tam. Za tamtą górką. Zobaczyłem. Jest ktoś. Jeden od nich z rodziny. Widziałem, że miał chyba łopatę, ale nie jestem pewny. Coś było z kopaniem. Czej, gdzie on jest? No nie, no był dopiero co. Jest! Jest! Jest tu! Czej! Halo! Rodzina Tricky! Co? Co ty robisz? Do kogo ten grób? Ej! Po co ty robisz ten nagrobek? Po co ci tabliczka? Nie! Creeper! Creeper, 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 creeper. Wybacz, wybacz, wybacz. Gwiazdka! Od tego, że ktoś odszedł. To nie. Co jest grane? Wytłumaczysz mi to? Ej! Do kogo jest ten grób? Czy to jest? Do Trickiego? Do Jasona? Albo Whitego? Halo? Odejdź, 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 muszę przyjść. Jak będziesz mi tak przeszkadzał, to tam wylądujesz. Nie! 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 Idę stąd. Nie przeszkadzam. O ja. Ja nie wiem, czy chcę dalej szukać tej rodziny. Przed chwilą było to dla mnie czymś fajnym. Teraz już nie jest fajnym. Przecież widzieliście przed chwilą, co on mi przekazał. Robił grób. Tylko nie powiedział do kogo, ale prawdopodobnie do Jasona i do Whitego. O gościu. Nieźle. Dobra, idziemy, szukamy dalej. Może tym razem znajdę kogoś bardziej takiego milszego, że tak powiem. Kto nie be... Aaaa, szkieletorze. Nie masz szans, bo mam zaklętą siekierę. Które jest... No, zobaczcie. Okej, okay. I pokonany. Ile expa w ogóle dostałem? Wybuchnie. Tak jest, dobrze. Teraz ze spokojem i takim zastanowieniem, poukładanymi myślami w głowie, szukamy kolejnych postaci. Czekaj. Tu. Jest, u góry biega. Za nim, szybko, szybko. To jest ten Bob chyba, czy jakoś tak, on się tak nazywał. Nie jestem pewny. Dobra, czekajcie. Wyżej, 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 szybko. Ej, cyk, cyk. Stój, rzesz! Przybyszu, ty. Nie, no zginął mi. Poszedł, zombiaku, nie mam na ciebie czasu. Gdzie on pobiegł? Nie, oj, jest tu, jest, 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 dobra. Cześć. Halo? Witaj. Daddy, jak ty to się nazywasz? Od razu mi znowu informujesz, co jest grane. Wszyscy mnie informują dzisiaj, dopiero co podaj. On ma kreskę jakąś. Czemu masz to jakby takie szlaki, ślady, jakbyś przed chwilą jakąś bitwę stoczył? Nie stoczyłeś? Ej, oczy masz takie jak ja. Widzowie, zobaczcie, ma takie oczy jak ja, kolorowe. A ty znowu krążysz po tym świecie bez celu? Jak bez celu? Twój przyjaciel, twoja rodzina, Tricky mi kazał. Przepraszam, 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 zniszczyłem, zniszczyłem. Na nowo, na nowo. Nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem i to tak z ręką na sercu. Naprawdę. No zobaczmy. Co chcesz mi przekazać? Ja se zjem w międzyczasie. Zjebał w ogóle. Ma chyba takie działanie na mnie. Pomóż mi lepiej znaleźć głowę. Ja
Co? Ty se żartujesz? Mnie tu nie było. Mnie tu nie było. Znaczy, cieszę. Jej, zrobił dzień. Zrobił dzień jeszcze. Ja się cieszę. Zaświecił światło, żeby lepiej szukał jeszcze. Bądź zrobił dzień. Jaki ko. O! No to nieźle. Widzowie, ja się cieszę, że jakby to głowa gdzieś sama, dlatego że to jest zła postać. Czyli oni pokonali. Oni pokonali tego Whitey'ego i Jasona. Na to wychodzi. Okej, ja idę szukać dalej innych postaci. Zobaczymy, co będą chciały mi one przekazać. Czekajcie, czy tu ktoś jeszcze może być? Ej, gdzie jestem? Czy ja nie jestem w miejscu, w którym był przetrzymywany Tricky? Gdzieś blisko chyba tego miejsca. Aczkolwiek nie jestem pewny. Dobra, czekajcie, odbiegniemy gdzieś tam do przodu. Rozglądajmy się. Mgła tam w ogóle zasłania. Nic nie widać. Chciałbym ten las zobaczyć, ale mi też drzewa zasłaniają. Nie, widzowie, oczywiście ja sobie żartuję. Czy ktoś tu jeszcze jest? Halo? Halo? Są tu też inne postacie? Zwiedzam świat niczym podróżnik. Co to? Jakiś czarny. Czekaj, wejdźmy tam u góry. Może tam się ktoś będzie. Czekajcie, podbudujmy się. Cyk, 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 cyk. Jestem. Dobra. Nikogo nie ma. Jest. Widziałem. Stój. Halo. Tricky. Nie Tricky. Rodzina Tricky. Ło. Co ci się stało? Masz nie wiem, usta od farby chyba jakieś, cały niebieski. Remont miałeś, wylało się coś na ciebie, czy co jest? A, połowimy se rybki normalnie. Zobaczmy, co on napisze. Który to już jest gościu? Nie mam pojęcia, ale jest grubo, mam powiem. Teraz jedzmy sobie. Ale to można zestakować, jakkolwiek połączyć. Dobra, mamy to lepiej. No co chcesz mi przekazać? Dawaj, dawaj! Nie mam czasu. Połowię se rybki w tym czasie. Ja, ale już chyba mogę oficjalnie powiedzieć. Rodzina Tricky pokonała Jasona oraz Whitey'ego. Szkoda, że nie na moich oczach. Teraz już widzisz, co się dzieje z tymi, którzy zadzierają Tricky. Aha, czyli to, co przed chwilą mówiłem, jeszcze bardziej utwierdziło mnie. To, co on napisał, utwierdza mnie coraz bardziej w tym, co napisał. Mnie tu nie było, zwiewam. Ja nie chcę mieć nic chyba z nimi do czynienia. Znaczy, nie wiem, w sumie jakby nie patrzeć, to pomogli mi, ale... Jego, żeby mi Tricky tylko nic nie robił, widzowie. No bo przecież ja mu pomogłem, prawda? No to wątpię, żeby on na mnie swoją rodzinę nasyłał. Tą całą rodzinę z Friday Night Funkin. Oh my god, gościu. Nieźle. Dobra, czekajcie, cyk, cyk, idziemy tu. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś tu będzie. Idziemy wyżej. Dobra. Halo, czy to wszyscy? Bo ja bym chciał spotkać kogoś, kto mi pokaże. Nie wiem, pokaże, że jakieś wideo albo cokolwiek, jakiś zapis, że oni zostali pokonani. Jest, jeszcze ktoś, dobra, idziemy. Niech to będzie już ostatnia postać, bo ja już nie mam siły, więcej nie będę łaził. Halo, stój, przybyszu! Czarno-czerwony, jak barwy drużyny żużlowej z mojego miasta, bliskiego miasta. Chodź tu, chodź, stój, nie wiem jak się nazywasz. Ty jesteś chyba Daddy coś tam, jakoś tak. Halo, wielki Daddy, tu, ej, jestem zon. Ole, masz oczy demona jakiegoś, oh my god, co jest? Czy ty może coś więcej pokażesz mi, albo chciałbyś powiedzieć? Na temat Whitey'ego, Jasona i tak dalej. Bo ja już nie mam siły, nie wiem co jest grane. Oh my god. No zobaczmy, co on napisze. Czekajcie. Cisza. Cisza. Przed ważną informacją. No, dziś jest dzień, w którym dobro wygrywa ze złem. I tylko tyle? Tylko jakby na ciebie patrzę, to ty wyglądasz na to zło właśnie. Ale dobra, ja zostawiam. I ja już nie mam siły.
Okej, to będzie na tyle w tym odcinku. Napiszcie, Tricky został, czy rodzina Tricky pokonała Whitey'ego Jasona. Zapraszam do sklepu, pierwszy link w opisie. Kto mnie słyszy, napiszcie w komentarzu. Koniec Jason i koniec Jason Whitty, a ja przypnę wam serduszko. Zaglądajcie na drugi kanał, bo tam też wleci odcinek. Dzięki, naprawdę dziękuję. Widzimy się już jutro. Wszystkiego dobrego, napiszcie co robić dalej. Trzymajcie się widzowie, na razie.